Tak, czym dla młodzieży jest dzisiaj Powstanie Warszawskie? Świętem. Ale jakim? Radosnym czy smutnym? No, wspominamy to, co się działo kiedyś, więc ogólnie chyba dumą to powinno być, tak? Jesteśmy dumni, że mali harcerze i harcerki walczyły o nasze dzisiaj. No właśnie tak, właśnie. I co, duma? Duma? No, że jest się harcerzem, że jest się następcą, raczej tak. A tutaj, przepraszam, starsi rangą. Czego, tak, z czym dzisiaj dla ciebie jest to święto? No, rocznica ważnych wydarzeń, upamiętniające. Nie wiem. No. A dlaczego dla ciebie ważnych? No, mieszkamy w miejscowości, której bronili przed 70 laty, no, nasi dziadkowie, nasi rodzice. No i dzięki temu możemy tutaj jeździć sobie, poruszać się po tym mieście, wolni. I mówić po polsku. Tak. A proszę powiedzieć, a do czego zobowiązują nasi poprzednicy? Dzisiaj młodzież, teraz, może koleżanka? Bardzo ciężkie pytanie. Zobowiązują na pewno do postawy patriotycznej i tego, żebyśmy wobec naszych poprzedników byli fair i żyli według tego, o co oni walczyli, tak? Czyli o wolną Polskę. I to, żebyśmy po prostu świadczyli swoim życiem tym, że chcemy być Polakami, chcemy być Warszawiakami i po prostu być patriotyczni w dzisiejszych czasach, co jest trudne. To proszę bardzo, w takim razie czym jest wolność dla ciebie dzisiaj? Wolność dla mnie jest takie miejsce, gdzie mamy prawo do powiedzenia i mamy miejsce do życia, jesteśmy niewolnikami, jesteśmy wolnymi ludźmi, co ci harcerze, co walczyli po staniu, ci żołnierze i ludzie normalni, co też brali udział, to walczyli o nas, żeby byli wolni. A skąd pochodzisz? Skąd twoja drużyna? Ja jestem z Ameryki, ja się jeżdżam do Polski, do obozy harcerskie, no i no to moje miejsce. A specjalnie przyjechałeś na wakacje czy na obchody tutaj? No ja przyjechałam na obchody i wakacje i na obóz. A czy harcerze skauci w Ameryce polscy także są? Też, ale to nie jest ZTR, tylko to jest ZTP. To możesz pozdrowić wszystkich kolegów w Stanach. No dobrze, to pozdrawiam drużynę Stefana Batorego. Na czym polega twoja służba dzisiaj i dlaczego się jej podjęłaś? Dzisiaj jestem tutaj po to, żeby doprowadzać powstańców, którzy przyszli na przykład z autobusów, z hotelów. Z hoteli tutaj przyszli, żeby się dostać na Gloria Victis. Ja im pokazuję samochody, które zawożą prosto pod pomnik. I taka jest moja rola. Niektórzy powstańcy dają się podprowadzić, inni tam mają opiekunów. Inni w ogóle nie potrzebują pomocy, bo to są naprawdę bardzo dzielni, niesamowici ludzie. A jestem tutaj po to, żeby uczcić pamięć poległych i podziękować tym, którzy jeszcze żyją, bo jest ich jeszcze 3000 około z kawałkiem i to naprawdę jest ostatni dzwonek. Dlatego bardzo się cieszę, że tu jestem, to jest ogromny zaszczyt dla mnie. Wolne media chciały zapytać dwóch wolontariuszy, dwóch pokoleń. Co tutaj dzisiaj panowie obaj, czy pan z synem, tak? Czyli tata i syn, co dzisiaj tutaj robią, jakie są wasze funkcje i role? No jesteśmy w punkcie informacyjnym tutaj przy wejściu na cmentarz wojskowy. Informujemy o uroczystościach, które odbędą się w dniu dzisiejszym. Rozdajemy ulotki, informator na sierpień. Czyli tutaj widzimy te wszystkie materiały. Tak, mamy tutaj też informacje o Warszawie, tak, bo są ludzie spoza Warszawy. Czyli jest mapka Warszawy, jest informator o Warszawie. O powstaniu, tak, przekazuję też informacje. Czy syn musiał, jak twoje imię? Mikołaj. Czy Mikołaj, tata długo cię musiał namawiać dzisiaj do tego stania tutaj z ulotkami do służby jako wolontariusz powstania? No trochę namawiał, ale się udało. I co, nie żałujesz już teraz? Nie. A powiedz, czym dla ciebie wcześniej było Powstanie Warszawskie? Co o nim słyszałeś? Dlaczego uznałeś, że to jednak warto tutaj dzisiaj być? No bo dużo osób zginęło i warto... No, warto tu przyjść. A pochodzisz z Warszawy? Mieszkasz w Warszawie? Tak.
Czyli warszawiacy z dziada pradziada? No nie, akurat nie. Znaczy, mamy rodzinę w Warszawie, ale mieszkamy od 20 lat. Znaczy, ja mieszkam 20 lat, no syn 12-letni. Mieszkamy na Żoliborzu. Z pięknymi tradycjami Żoliborz. Tak, tak, tak. Pięknymi tradycjami, natomiast ja chciałbym tutaj trochę zaszczepić też synu ten patriotyzm. Też oddanie dla jakiejś inicjatywy, takie powiedzmy nieodpłatne, całkowicie pomoc innym ludziom po prostu. Wspaniale, gratulujemy tacie i Mikołajowi. Dziękujemy bardzo. Staśku, powiedz, jesteś tutaj z całą rodziną, to młodszy twój brat, tak? To kuzyn, kuzyn. A przyjechaliście z Warszawy, jesteście czy skądś przyjechaliście? Warszawy. Z Warszawy. A ty, kuzynie, jak masz na imię? Maciek. Maciek, ty też z Warszawy, mieszkasz w Warszawie? Tak. Tak. I wyglądasz zupełnie jak ten powstaniec z pomnika, powstania warszawskiego. Widziałeś ten pomnik, wiesz? Tak. Widziałeś, tak. I powiedz, nie za duży ten hełm dla ciebie trochę? No trochę. Trochę, trochę ci lata. O, dziadek odpowiada na pytanie. Ale proszę zadać pytanie. Skąd stroje pochodzą młodych rekonstruktorów rodzinnych? Znaczy, no to jest długa historia bardzo. Jesteśmy rodziną patriotyczną od pokoleń, mogę powiedzieć. I zawsze myśleliśmy o tym, żeby kontynuować. Ja na cmentarz Powązkowski przychodziłem z moim ojcem, ojciec mnie przyprowadzał. Ja przyprowadzałem moje dzieci, teraz dzieci przyprowadzają swoje dzieci i tak pokolenie za pokoleniem i uczymy dzieci patriotyzmu. A proszę powiedzieć, czy ktoś z bliskiej rodziny brał udział w Powstaniu Warszawskim? Powiem, że nie, nie brał nikt. Nie, ale to tym bardziej jest to cenne. Jest to nam bliskie, bo zawsze byliśmy w opozycji i mieliśmy dużo serca dla rzeczywistości, prawdziwej rzeczywistości. Dzień dobry, pani sędzio. Cieszymy się, że pod naszym banerem mamy okazję pana spotkać dzisiaj. Wielki to honor. Cała Warszawa spotyka oddać hołd takim właśnie ludziom. To są ci, którzy uświęcili ziemię Warszawy swoją krwią, a potem cierpieniami w więzieniach. Taka jest prawda, ale ona musi od nas odejść i przyszłość Polski musi być promienna i taka będzie. Widzimy uśmiechnięte buzie pomimo tej powagi sytuacji. Czy możemy poprosić o godność i o pseudonim konspiracyjny? Pseudonim OM jako jednostka oporu. Zbigniew Radłowski, Baszta, Kompania O2. Wielki honor, dziękujemy bardzo. Ja pozwolę sobie tylko jeszcze dodać, że pan Radłowski był więźniem Oświęcimia, mając lat 16, a potem spędził wiele lat w stalinowskich więzieniach. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Gloria Victis, 70. rocznica od tamtych dni, refleksja, modlitwa i ciągle słowa przysięgi w obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. Przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru, o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiarnego życia. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Wolność krzyżami się mierzy,
wolność miłością się tworzy. Kładę swe ręce na ten święty krzyż. Chrystus pojednał nas z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. Krzyż Chrystusa wzywa nas do pojednania z Bogiem. Otwiera do Niego przystęp wszystkim ludziom. Droga pojednania z Bogiem prowadzi nas do pojednania z ludźmi. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Słowa te stanowią potężną zaporę przeciw narastaniu nienawiści i odwetu. Te słowa z modlitwy pańskiej zabezpieczają międzyludzką jedność u samych jej korzeni. Hetmanko żołnierza polskiego, matko naszych serc, spraw, aby te słowa kształtowały moc przebaczania wszystkim tam, gdzie bez przebaczania nie potrafimy wyrwać się z pęd nienawiści. Nienawiść jest siłą niszczącą, a my nie możemy ani niszczyć, ani dać się zniszczyć. Trzeba nam zatrzymać się na progu słów modlitwy pańskiej. Trzeba nam stawać zawsze na granicy możliwości pojednania. Przebaczenie jest mocne mocą miłości. Przebaczenie nie jest słabością. Matko harcerzy, żołnierzy Armii Krajowej, powstańców Warszawy, o Pani łaskawa patronko stolicy, dziękujemy Ci za każde zwycięstwo miłości. Przebaczać nie oznacza rezygnować z prawdy i sprawiedliwości. Oznacza zmierzać do prawdy i sprawiedliwości drogą Ewangelii, tak jak oni. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekoista niechaj świeci na wieki. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ten pan wie, że...
do tego, co robią władze miasta Warszawy, ale i władze w Polsce. W 1992 roku podczas audiencji środowej jedna z Polek wykrzyknęła: Ojcze Święty, ratuj Polskę. Jan Paweł II nie zignorował tego głosu, na chwilę się zatrzymał, zastanowił i powiedział: Największe zagrożenie dla wolności człowieka to jest wówczas, gdy się go zniewala, mówiąc równocześnie, że czyni się go wolnym. To jest największe niebezpieczeństwo. To trzeba sobie uświadomić i temu się trzeba przeciwstawić. Władze zawsze werbalnie popierają wszystkie nasze szlachetne dążenia. Robią zupełnie co innego. To tylko tyle chciałem dodać. I choć droga się nasza nie kończy, choć nie wiemy, gdzie będzie.